się głośno. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest to moment piękny, wzruszający. Czekaliśmy dość długo na tą chwilę i dzisiaj właśnie ją przeżywamy w takiej pięknej pogodzie. Bardzo serdecznie witam księdza biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi. Pozdrawiam ekscelencję, cieszę się obecnością księdza biskupa. Tak jak raduje nas to wszystko, co nas otacza, zwłaszcza obecność dzieci, młodzieży, pocztów sztandarowych, władz samorządowych naszego miasta, naszego powiatu. No i ta taka oczekiwana chwila, kiedy za chwilę odsłoni nam się oblicze Ojca Świętego. Nosimy je w sercu. Każdy na swój sposób kocha tego papieża. Ale chcemy zobaczyć, jaki on tutaj będzie pośród nas i jak wszyscy, którzy będą przechodzić obok, będą się w niego wpatrywać i będą przypominać sobie jego słowa i na nowo będzie się budziła nasza wiara, nasza miłość, nasza wdzięczność, nasze ukochanie ojczyzny. To wszystko wiąże się z tym pomnikiem. Ekscelencjo księże biskupie, księża proboszczowie, prałaci, duchowieństwo,
Społeczeństwo miasta Tczewa, dziękuję wszystkim za przybycie na tę uroczystość, tak oczekiwaną od lat. Rzeczywiście w czasie choroby Ojca Świętego z Czesławem pomyśleliśmy, że trzeba się szykować na budowę pomnika. Tczew jest miastem pozbawionym pomników. Mówimy, musi stanąć pierwszy pomnik. Chodziliśmy po mieście, szukaliśmy miejsca, konsultowaliśmy to z księżmi. Uznaliśmy, że to jest najlepsze miejsce. Wierzę, że to miejsce pozostanie miejscem pamięci, gdzie będziemy mogli się przez wiele lat spotykać, a Ciebie, pasterzu naszej diecezji, proszę w imieniu społeczeństwa miasta Tczewa o odsłonięcie i poświęcenie tego monumentu, abyśmy mogli przy poświęconym pomniku odbywać modlitwy. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Pozdrawiam mieszkańców Tczewa, tak publicznie zgromadzonych, radości spełnionego obowiązku, a właściwie przywileju, że oto postawiliście w swoim mieście pierwszy pomnik. Pomnik Polaka, rodaka, największego z rodu Słowian. Dlatego cieszę się, że mogę w tym pięknym i uroczystym momencie uczestniczyć, życząc, ażeby wszystkie te przesłania, jakie zawarte są i w samym pomniku w postaci Ojca Świętego, także w haśle u stóp Ojca Świętego wypisane, budujcie na skalę, skałą jest Chrystus, że one mogą się spełniać z Bożą pomocą i dzięki Waszym dobrym zamiarom i dobrym intencjom współdziałania z sobą i współdziałania z Bożą łaską. Gratuluję Komitetowi Budowy i miastu i księżom, którzy dzisiaj mogą z wszystkimi swoimi współrodakami i współmieszkańcami miasta cieszyć i oddać hołd papieżowi razem z tym wielkim hołdem, jaki składa Polska w dniu papieskim. W dniu, kiedy spełnia się fundacja dzieło trzeciego tysiąclecia i w dniu, w którym wciąż spoglądamy w stronę Watykanu, ażeby tam nowe natchnienie, jakie wydobywa także następca Jana Pawła II, mogły nas ubogacać i dalej prowadzić. Ten mniejszy.